Ja pracuję w teatrze jako aktorka. A mąż? Ja jestem kierownikiem działu marketingu i impresariatu, czyli Oksana gra, a ja zajmuję się tym, żeby sprzedać bilety na ten spektakl, w którym gra Oksana. Pełna symbioza. Pełna symbioza. Znaliśmy się w teatrze, tak? Póki co jesteśmy zgodni. Jak najbardziej poznaliśmy się w teatrze w 2010 roku. Oksana została tutaj sprowadzona przez poprzedniego dyrektora Janusza Wiśniewskiego na zastępstwo za aktorkę, która zaszła w ciążę. I została. Nie, bardzo. Ja na przykład bardzo się cieszyłam. No wiadomo, taka euforia. No, olbrzymie szczęście, niesamowite wręcz, bo to było moim marzeniem od dawna, chociaż nie ukrywam, że bardzo szybko włączył mi się niestety teatralny pragmatyzm, bo Oksana była wtedy akurat w próbach do nowego spektaklu, w zaawansowanych już próbach, tuż przed premierą, i z której musiała zrezygnować, bo była to bardzo obciążająca fizycznie premiera. Także pierwsze, co tak naprawdę, zanim powiadomiliśmy nawet naszych rodziców, to rozmawialiśmy z naszym dyrektorem, poinformowaliśmy go o tej sytuacji, powiedzieliśmy mu, że to nie tylko jakby ten spektakl, który jest w próbach, ale też inne spektakle, w których grała Oksana, wtedy musieliśmy na szybko robić zastępstwo. No właśnie, nie musiałam specjalnie godzić, ponieważ po kilku spektaklach chyba okazało się, że powinnam leżeć w ciąży, bo ciąża była zagrożona. Chociaż później zdarzył się przypadek taki, że koleżanka, która zastępowała mnie w spektaklu, rozchorowała się nagle i potrzebne było szybkie zastępstwo, więc już w 8 miesiącu ciąży zgodziłam się zrobić zastępstwo i zagrałam. Tak, także Piotruś ma już debiut sceniczny za sobą. Natomiast no, rzeczywiście zawód aktorki jest takim zawodem, że ciężko wyobrazić sobie pracę do dnia porodu, prawda? Ponieważ jednak jest to wysiłek fizyczny, a poza tym no, też role raczej nie są przygotowane na aktorki w ciąży, więc coraz trudniej to ukryć. Wraca świat do góry nogami, chociaż wywróciło. Raczej powiedziałabym, że ustawia priorytety, tak? Tak. I jakby na nowo organizujemy się w naszym życiu. Nie wiem, wydaje mi się, że generalnie jest na plus zmiana. Tak sobie czasem teraz rozmawiamy nawet z Oksaną, że czy nie brakuje nam tego życia, które mieliśmy wcześniej, tak? Czyli przed dzieckiem, czyli tego właśnie, tej możliwości swobodnego zostania przykładowo na lampce wina po spektaklu, czy właśnie możliwości jakichś swobodnych podróży. Pierwsza myśl jest zawsze taka, a było takie życie? Człowiek jakby już przestaje w ogóle myśleć o tym, przestaje tęsknić za takim życiem. Jest zupełnie, zmienia się to, co powiedziała Oksana, hierarchia się kompletnie zmienia, wraca do góry nogami, najważniejsze jest dziecko i to jest super. No to by trzeba zapytać Oksany, czy dziecko nie jest zaniedbane, jak ze mną zostaje. Kompletnie przestaje myśleć o sobie, zaczyna myśleć totalnie w innych kategoriach, tak? Rzeczywiście, jest coś takiego jak instynkt ojcowski, jest on niesamowicie silny. Myślę, że taki jak macierzyński nigdy nie będzie, no bo wiadomo, nie nosiłem dziecka przez 9 miesięcy pod sercem. Natomiast ta miłość i chęć jakby opiekowania się dzieckiem jest olbrzymia. Wydaje mi się, że jest to generalnie tak, że ojcowie później zaczynają czuć w sobie to ojcostwo, tak? Bo w okresie ciąży, wiadomo, przygotowują się do tego, wspierają kobietę w ciąży, żonę swoją i wspólnie jakoś tak próbują dojrzeć do tego swojego ojcostwa, ale dopiero jak pojawia się dziecko na świecie, to wtedy czuje się to naprawdę. Natomiast jeżeli nie wychowamy jakby dzieci od młodego, że jest coś takiego jak kultura, że można z nią obcować, że można przechodzić do teatru, to mówimy już o dzieciach nie tylko takich w wieku gimnazjalnym, ale też i młodszych, no to tak naprawdę nie będziemy do tego nauczeni w dorosłym życiu. I to. Jest to na pewno duża przyjemność patrzeć, jak się rozwija ten mały człowiek, ale też to ogromne wyzwanie jest. Myślę, że jest to trochę jest obawy w tym, bo jakby nie było to świadomość, to pogląd i czasem życie tego małego człowieka, tego dziecka jest w naszych rękach. I to budzi szacunek. Pod tym
tym względem we współczesnym świecie jest to według mnie wyzwanie olbrzymie dla rodziców, ponieważ ta pokusa, żeby a to ułatwimy sobie, jest olbrzymia. Natomiast pod tym względem wydaje mi się, to jest największe wyzwanie, bo reszta idzie gdzieś naturalnym tokiem, to wychowywanie dziecka. Natomiast właśnie ten świat elektroniki, świat techniki, świat łatwy, świat konsumpcjonizmu, tak bym to nazwał, tak, jest niezwykle kuszący. Znaczy, my mu źle nie życzymy. Ani też nie chcemy mu bronić czego. To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ z jednej strony oboje jesteśmy humanistami i ten świat nas wchłonął, tak? Oksana od kilkunastu lat jest na scenie, ja jestem też tutaj w Teatrze Nowym pracuję od 8 lat. Jest to niesamowity świat. Świat pełen atrakcji, świat z pełen ciekawych ludzi, ale jest to ciężki kawałek chleba w takim sensie, że czekanie na rolę, granie kolejnych ról, wychodzenie codziennie do widza i pokazywanie mu siebie, swoich emocji nie jest łatwym zadaniem, dlatego na pewno, jeżeli będzie chciał pracować w teatrze, to go będziemy wspierali z całych sił, ale na pewno nie będziemy go też pchali na siłę tutaj. Może dlatego, jeżeli będzie matematykiem, to niech się bawi w te cyferki. Jeżeli będzie chciał być sportowcem, no to czemu nie? Natomiast jeżeli będzie chciał być aktorem albo pracować w teatrze, świetnie. Bardzo się będę cieszył również, bo to jest nasz świat.